on szczęście ma. Witam wszystkich serdecznie. Dyliżans mam spakowany. Widać magnes. Także co? Odcinek będzie z magnesu neodymowego. Jadę dyliżansem do roweru. Jak już zrobiłem, to czemu nie? Zapraszam do oglądania. Włączę się już nad rzeką, bo widzieliście sami, jak mi idzie nagrywanie podczas jazdy w poprzednim odcinku. No i dobra, trochę się zmachałem, ale jestem nad rzeką. Kawałek przejechałem. Jest mój rower, jest dyliżans i jest rzeka. Jest jeden plus. Tu rowerkiem fajnie idzie podjechać pod samą rzekę, także jak nakipruję tych gwoździ do pełna, nie będę miał problemu z ich transportem. Także co, do pierwszego przyłapania. A wy idziecie na szelki. Dobra, wy jesteście na szelkach. Mam rękawice, magnes. Idziemy. Miejsce powinniście znać z odcinka któregoś. W ogóle to wam go w opisie przykleję. Ten odcinek. I będzie na końcu. W promowanych. Jak zwał, tak zwał. Dobra, do pierwszego fanta. Byłem tu dłuższy czas temu. Także miejsca gdzieś to tutaj było. Może i tutaj było, bo jakoś te kamienie, tak pamiętam, to no, prawdopodobnie to było tutaj. Dobra, niech lina nam oka. Jestem ciekaw, czy dobrze trafiłem w to gwoździowisko, co byłem. Czy źle. Gdzieś to było tutaj, wam powiem. No nie, tu. Tam może. Nic nie ma. Dobra. Muszę znaleźć to miejsce. To jak znajdę, to się odezwę. Dobra, mam to miejsce, bo mi przylgnął magnes tak dość dobrze. Ściągam czapkę, bo jest mi gorąco. Byłem wcześniej tam. 5 metrów dalej. Jest, są gwoździe. Dobra. Miejscówka odnaleziona. Także co? Zbieramy. Ustawiamy wiadro. Zbieramy. Na co teraz zbieramy? Okaże się. Ale kurde, tak żało. Centralnie w oko dostałem błotem. Moje ulubione. Mogłem wziąć wodery. Kurde i tyczkę. Dobra, będzie coś, co się włączy. Powiem wam, że rzucam i szału nie ma, bo mam jednego gwoździa. A już zrobiłem z 5 rzutów. Także coś jest nie tak. Może to nie to miejsce. Dobra, zobaczę dalej kawałek. Jak coś, to się włączy. Dałem krok dalej i mam dwa gwoździe. Znów są dwa gwoździe. Z drugiej strony to rabarbar. Tylko i wyłącznie. Także do następnego przyłapania. Coś mam. Woda się zagotowała. Coś tam trzyma. Nie wiem jeszcze co. Ale zaraz się dowiemy. Na pewno rabarbar. Dużo rabarbaru. No i są. Teraz mam 3-4 gwoździe, bo jeden taki mały. Także do następnego przyłapania. Coś mi przylgło. Może coś sporego nawet. Próbuję to wyszarpnąć. O, bąble idą. No to na pewno nie ten rabarbar. Teraz są 3 gwoździe znów. 4. 5 teraz. O, 5 gwoździ. Do następnego przyłapania.
Mam większy zrzut. Tylko tak, to jest ten rabarbar słynny. Rabarbar na bok. I tak, mi się wydaje, że się trochę zamuliło. Ale na pewno, bo teraz pod tego rabarbaru jak wyrwałem, to o, piękny pęk gwoździ. Widzicie. A jak to Artur Skaniowa mówi, gwoździe wypełniają równo wiadro. Także do następnego przyłapania. Jest jakieś przyłapanie. Zobaczcie, że to normalnie w tym mule tam siedzi. Ja to wzrokiem to widzę. Nie wiem, czy wy to w kamerze widzicie. Powinniście, z tego co patrzę. Jakbym z Baśko przyszedł tutaj od Kaniowskiego, to by się działo. Aż bomblejdu. Dobra, wyrywane. Patrzymy, co jest. Standardowo pęk gwoździ. Proszę. Zaczęło się. Także to było tu, ta miejscówka moja. Do następnego przyłapania. Jak tak pomału wyciągam i patrzę na ten niski stan wody, bo to jest naprawdę niski stan wody, to powiem wam, wczoraj byłem na tym kąpielisku miejskim. Pamiętacie z moich poprzednich odcinków na pewno, bo tam było chyba z 10 ich. Wody było mało, ale to co widziałem wczoraj, to normalnie było bardzo mało wody. I tak gadu gadu. Pula się powiększa. Do następnego przyłapania. Jest kolejny magnes gwoździ. Do następnego. Jest i kolejny. Ten już taki soczysty. Dorwałem się do tego pokładu chyba spod mułu. Także do następnego przyłapania. A przyszedłem w to miejsce, bo oglądałem ostatnio odcinek Artura Skaniowa i właśnie też trafił na takie gwoździowisko i przypomniała mi się właśnie ta miejscówka, że to było nieposprzątane. Przejeżdżałem samochodem, patrzyłem, bo tu wcześniej w lato było tak zarośnięte, że nie można było nawet podejść. Teraz ładnie wykosili wokół rzek i trochę zawsze na jesień ta roślinność rzeczna to podupada. I o, pełny magnes gwoździ. Artura Skaniowa serdecznie pozdrawiam, zapraszam do niego na kanał. Link będzie w opisie i na końcu odcinka. Do następnego przełapania. Opróżniając magnes, znalazłem coś innego niż gwóźdź. Jakaś taka blaszka. Nie wiem, od mebla, od okna. O, coś fajnie było, jakbyście widzieli. O, taka blaszka od mebla albo od okna. Do następnego przełapania. Kolejny pełen magnes gwoździ. W wiadrze pula rośnie. I do następnego przełapania. Jest i kolejny. Pełen magnes gwoździ. Do następnego. Jest kolejny magnes. Teraz rozładujcie go ze mną. O. Ale tu się paliły deski dobrze. Gwoździami. Trochę rozwalam, wiem. To się podbiera potem. Zawsze tak robię. Wokół wiadra magnesem przelatuje. Do następnego przełapania. Jest kolejny magnes. Słoneczko wychodzi. Ciepło się robi. Chyba za ciepło się ubrałem. Albo ta jazda rowerem mnie tak rozgrzała. Do następnego przyłapania. Ja mam kolejny magnes, pełen gwoździ. Zrzuciłem plecak z pleców, bo jest mi gorąco. Gwoździe lądują do wiadra. Widzieliście? O, mam jakoś ciekawe coś. A nie, myślałem, że to taka zawleczka jak do dyliżansu, ale nie, to jakiś drugi. I co? Mięska. O. Do następnego przyłapania. Jest i kolejny. Z drugiej strony jest troszkę mniej. Tutaj jest więcej. Do następnego przyłapania. Jest kolejny. I tak mam taki plan, żeby dwa wiadra zapełnić. Kolejny.
pełen gwoździ. Niekończąca się opowieść. Także do następnego przełapania. Jest coś innego jak gwoździe, znaczy gwoździe też są. Ale jest gwoździe i blaszka. Z gwoździami. Nie wiem, czy to kolor? Chyba nie. Zaraz zerknę, grubę kawałek. O, przy was nawet. Nie, blaszany. W sensie metalowe. Do następnego przełapania. Jest kolejny pokład gwoździ. Cały czas w tym samym miejscu się przyłapuje. Do następnego przełapania. Mam kolejny, pełen magnes gwoździ. Szczęście wam nie pokazuje oczywiście. Do następnego przełapania. Mam kolejny magnes. W wiadrze coraz więcej. Teraz to mam jeża. Takiego soczystego. Pełnił się magnes. Trochę się z tym nawalczyłem, ale do następnego przyłapania. Rozładowuję ten magnes i znalazłem coś takiego. Ten magnes to przyciąga, ale co to jest? Nie wiem, jest tak brudny. Na pewno to nie jest łuska. Do łuski jest nawet niepodobny. Nie, no to jest bateria, wiecie? To jest bateria. Najgorsze świństwo rzecy. Ojejku, do następnego przyłapania. Mam kolejny pełen magnes gwoździ. I jeszcze coś wam do powiedzenia mam. A propos tej baterii, co to ja przed chwilą wyłowiłem. Że każda bateria wrzucona do rzeki to jest coś takiego, jakby ktoś sobie wziął tą baterię, herbatę zaparzył i wrzucił tą baterię. Bo tutaj w mieście Ciechanów woda jest pobierana z rzeki przez oczyszczalnię i jest oczyszczana. Także każda bateria tutaj wrzucona, to my to wszystko pijemy. Niestety. Nie wiem, czy są takie filtry, które to przefiltrują. Te substancje. Ojejku. Szkoda gadać. Do następnego przełapania. Mam kolejny magnes. Teraz tak, taki grubszy wkręt. Albo obrośnięty. No i gwoździe oczywiście. Do następnego przełapania. A, w wiadrze już jest połowa. Także do następnego przełapania. Parę rzutów dalej. Cały czas jestem w tym samym miejscu. Pełen magnes gwoździ. Wiadro wygląda tak. Trochę więcej jak pół, ale zaraz to wrzucę i będzie dużo więcej niż pół. Na razie nie ma nic innego jak gwoździe. Jakby było, to bym wam pokazał. I do następnego przełapania. Włączam się, bo mam pełen magnes gwoździ, ale to nie wszystko. Tak, mam taką śrubę, jakby od mebla i miedziucha jest. Drobny kawałek, ale jest miedziucha. Włączam się. Z nietypowych rzeczy mam szkło. Włączam się, mam coś innego. Taki szkobel. Szkobel taki. Wiadro prawie pełne. A ja mam taki pręt zbrojony. Zamieniony na śrubę, czyli na gwintowany. I gwoździe. Tu koniecznie trzeba wejść styczką. Do następnego przełapania. Włączam się, bo mam coś innego niż gwoździe. Mam uchwyt odrębny chyba. Tak to wygląda. Do następnego przełapania. Rzucałem tam. No poszedłem ze 3 metry. Góra 5. I mam kawałek od kuchni, taki pieca czy czegoś tam. Żeliwa. Także będę rzucał tu teraz. A i tak tu styczko przyjdę. Także do następnego przełapania. Teraz mam taką kratkę. O, coś zmieniłem asortyment, że tak powiem. Do następnego przełapania. Teraz mam taki płaskowniczek. O. Fajny, soczysty, gruby. Także do następnego przyłapania. No i dobra.
rzuty ostatnie już wykonane, nic się nie trafia, ja mam już dosyć, a jeszcze mnie czeka podróż rowerem z powrotem. No i co, idę po kubeł, zwijam linę i pakuję się w dyliżans. I mam jeszcze jeden pomysł, bo mam miejsce, a wiecie, że nie ma co jeździć, pustych przebiegów robić. Także za chwilę się włączę. Magnes spakowany. Kubeł wygląda tak. Na bazie go zważę i wam powiem, ile kilo. W sumie pokazywać wam, co tam jest, to nie ma sensu. Widzieliście wszystkie takie inne rzeczy jak gwoździe, a 90% tych rzeczy to są gwoździe. Także włączę się za chwilę, jak to doniosę. Dobra, już wam mówię, o co chodzi. Jestem pod takim wiaduktem. To też było w poprzednim odcinku, ale tu są śmieć na śmieciu. A ja mam miejsce, prawda? Także co, rękawiczki w dłoń. Zbieramy śmieci. Co za problem. Parę puszek będzie aluminiowych. Szkła, którego nigdy nie mam do wystawienia. Mam puszkę. Chyba sobie żuka w niej jest. To jest chyba stalowa. No i dobra, zawsze trochę mniej. Śmieć. Ciach. Jeszcze coś dopchniemy luzem. Podeszwa, ktoś z butów wyskoczył. Ale puszek jest. Same pożyteczne rzeczy. Jeszcze jedna puszka. Wiadomo, że wszystkiego nie wyzbieram, ale tyle wyzbieram, tyle wyzbieram. Zawsze będzie trochę śmieci mniej. Puszka. 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 No nie, to nie puszka. Ale to zabiera. Stiki. Niech rzeka by przybrała. By to wszystko porwało. Stiki. Dyliżans to jest wielozadaniowy. Ciekawe, jak będzie się z tym jechało. Tam jeszcze są butelka. Puszki. Kolejna butelka plastikowa. Na razie drobnicy nie zbieram, zbiorę tylko te grubsze rzeczy. Drobnica będzie kiedy indziej. Jeszcze styczko tu przyjdę też. Dobra, już chyba
Dyliżans więcej nie uradzi. Plecak i tak na plecy wezmę. No, nie uradzi. No dobra. Zamykamy. Opa. Dyliżans mam spakowany i wracam. I z tego miejsca zapraszam do subskrypcji, komentarzy, łapkowania i do zobaczenia na podsumowaniu. Witam na bazie z powrotem. Takie podsumowanie małe. Szkło. Jeszcze z tego szkła będzie demontaż tych aluminiowych pierścionków. Tego już nie będę pokazywał, bo mało ciekawe. Trochę plastiku. No i do śmieci ogólnych będzie tylko to. A teraz się przenosimy na warsztat i zobaczymy, ile jest złomu. No i teraz złom. Puszki aluminiowe. Niedużo. Te wszystkie puszki są stalowe. No i jest ten cały złom z magnesu. Te puszki stalowe wrzucę tutaj i zaraz zważę i wam pokażę, ile wyszło. Puszki mam już w kuble. Także zaraz zważę i wam pokażę. No i jest. 11,86. No ja te 86 bym odjął na kubeł plus tamte piach i woda. Także 11 kilo złomu. I co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!